Halo widzowie! Kolejny odcinek, mamy problemy, nie będę ukrywał. Siemanko wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i tak jak powiedziałem na początku, mamy bardzo, bardzo duże problemy na tym palionowie. Zaraz będę wam wszystko mówił, ale zanim cokolwiek rozpoczniemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, ponieważ wy zostawiacie łapki w górę perfekcyjnie po prostu. Wam to idzie po prostu, no, tak o wam to idzie. Więc teraz koniecznie zostawcie łapkę w górę, macie na to 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dziękuję wam wszystkim, kto mu się udało, to niech się pochwali w komentarzu. Zanim rozpoczniemy, to też odpowiem wam na bardzo ważne pytania, mianowicie co mi się stało w palec, bo już zauważyłem, że go pokazałem, to na pewno będziecie pytać w komentarzach. Więc żeby uspokoić was, kroiłem bułkę i się przecięłem nożem, po prostu, więc dlatego mam opancerzony palec, ale to w sumie u mnie często jest, że ja coś sobie w te palce robię i później owijam tymi bandażami i w ogóle. Nieważne, w każdym razie rozpoczynamy odcinek na palionowie. Jest duży problem, tak jak powiedziałem na początku, ponieważ dzisiaj w sumie o 18:30, jakby ktoś widział odcinek u Milki, to będzie wiedział, przyszła do mnie Milki i powiedziała, że wróciła z przyszłości, z roku... Jak dobrze pamiętam, 200-setnego chyba, 200-setnego, boże, 2000-setnego. Więc i w tamtym roku spotkała niby starego mnie. Czajcie, mnie z brodą, takiego jak pan Zbyszek, tylko z brodą białą. Więc spotkała starego mnie i przyszła mi to powiedzieć. I dodatkowo powiedziała, że palionowo będzie zniszczone. I to jeszcze w tym roku, czyli mamy niecały miesiąc na to, żeby uratować palionowo przed oficjalną zagładą. To jest prawdopodobnie niemożliwe, ale mam nadzieję, że damy radę. Zaraz pójdziemy do Milki, będziemy z nią o tym rozmawiać, ale zanim pójdziemy, to wbijcie również na plusa. W sensie po odcinku wbijcie na plusa, ponieważ tam codziennie wylatują odcinki za Monga. Dzisiaj również wleciał i jutro również wleci i pojutrze również wleci, ponieważ jesteśmy w trakcie naszego podczas naszego grudniowego całego challenge'u 3 filmy dziennie, rano, wieczór. Tutaj o 14 kanał Szczypson Plus, więc zachęcam, oczywiście wszystkie linki są w opisie. Dobra, lecimy do Milki, bo już powiedziałem chyba wszystko, co miałem powiedzieć. A, nie powiedziałem o Instagramie, ale o tym to już mam nadzieję, że wiecie, że na Instagrama trzeba wbić, bo to jest po prostu... To jest tak ważne jak śniadanie rano, obiad po południu i kolacja wieczorem, więc... Koniecznie Instagram. Dobra, wchodzimy do Milki, tu oczywiście jest tabliczka do zmiany jak zwykle. Domek, flaka, maka... Paka, dobra. Halo! Halo! Dobra, z buta wjeżdżam w ten dom. Halo! Halo, słuchaj. Bo przemyślałem sobie to, co mi powiedziałaś, to tym. I musi... Spałaś? No. A, to przeszkadzam. To nieważne, przepraszam, że przeszkadzam, przyjdę kiedy indziej, cześć. Spoko, mówmy, mamy światło. Czekaj, kota biorę ze sobą. A, nie, dobra, nieważne. Problem, znaczy, nie problem, tylko chciałem powiedzieć, że przemyślałem sobie to, co właśnie, a propos kamienia, przemyślałem sobie to, co powiedziałaś, to, że to wszystko ten i uznałem, że musimy połączyć siły i wspólnie to zwalczyć, bo jak tego nie zwalczymy razem, no to padniemy również razem, w sensie ty. A że szkoda by było, to, to prawda, lepiej złączyć siły. Co ty o tym sądzisz? Opa, jest warta i gotowa. Dobra, krótka piłka. Sytuacja wygląda tak. Musimy przede wszystkim... O, jest uderzę ręką w mikrofon. Musimy przede wszystkim znaleźć starego mnie. Jeżeli on tutaj jest, to musimy go znaleźć, koniecznie. Więc tabliczki, masz tabliczki? Co to ma być? Domek, flaka, maka, paka. Ale napisałem w ogóle maka, paka. No dobra, nieważne. Znaczy napisałem, nie napisałem. Dave napisał. Ciekawe. No, masz tabliczki jakieś? Mam jedną. Czekaj. To dla mnie wiele... A zrobisz więcej, czy mamy iść po jakieś? Tak, zrobię. Dobra, bo musimy porozstawiać tutaj wszędzie, gdzie jest tylko możliwe, że jest poszukiwany stary ja. Stary, dobry ja, chociaż w nowym aucie. Stary, dobry ty. Dobra, chodź, musimy to porozkładać, no bo musimy znaleźć, skoro... Jeżeli tutaj faktycznie na tym świecie jestem gdzieś ja, stary, który przeżył to wszystko, to on będzie wiedział, jak to pokonać. W sensie, prawdopodobnie, w sumie to liczę tak. Na to, że tak, ale to się zobaczy. W każdym razie, masz tabliczki, ile masz ich? Ile, i ty masz po 5. Okej, dobra, superancko. A więc tak, jedno musimy dać koniecznie na tablicę ogłoszeń do palionowa, więc ja bym tam się szybko kopsnął. Dobra. Wiesz, gdzie ona jest w ogóle? Tak, ostatnio odkryłam. No to patrz, kurczę, jakie odkrycia tutaj, wykopaliska normalnie, tablica ogłoszeń w palionowie. Ja dobra, wiem. Lecę tam na nią i tam zostawimy pierwszą tabliczkę, ale poza tym ja muszę ci też pokazać ten, bo ty widziałaś bazę świrusa, czy nigdy nie widziałaś jej? Nie, ja nawet nie wiedziałam, że istnieje, znaczy obiło mi się uczucia. Czekaj, tutaj by się przydało pozbyć niektórych, bo tu jest, o, to już jest nieaktualne, bo to ja dałem. Dobra, to tak. Poszukiwany stary Szczypson. Tak. No i tyle w sumie, wystarczy. Dobra, no tak o, wybitne. Dobra, chodź, lecimy w takim razie, bo czeka nas bardzo długa podróż. Tak. I to nie żartuję. Mówię z tobą. Co? Odwróć się.
O co chodzi? Co? No, nie widzisz tego na plecach u siebie? Nie. I jakie po... Dobra, nieważne. Ale co mam na plecach? Co mam na plecach? No to wygląda jak mój kamień mądrości, ale no w twoich plecach. Oddaj mi ten kamień, bo z tobą się dzieją dziwne rzeczy. No, dobra, lecimy dalej po prostu. Dlaczego ty masz pelerynę w ogóle? A ja nie mam. Bo se kupiłaś, taki burżuj, dobra. Krótka piłka, idź jeszcze w kimę, bo w nocy nie możemy iść, bo nas zabiją. Dobra. Więc szybka kima leci, ja już leżę w wyrku. Szybki szpil. Dobrze, idę spać. Długo jeszcze będę czekał? A, no już śpię. Dobra, już leżę. Już leżę, mam nadzieję, że my jesteśmy w ogóle sami na serwerze, bo jak nie to... O, dobra, jesteśmy. Jesteśmy sami. Dobra. Czeka nas długa podróż. Chodź tutaj do portu, długa bo musimy... Podróż? Długa, no. Będziemy płynąć dniem i nocą. Serio? Aż nam się te nogi spocą. Dobra, chodź. Tu musimy... Czemu tu ta woda jest? Tu kiedyś tego nie było. Nie było. Ale tutaj jest teraz kanał La Manche. Co to jest? Kanał La Manche. Dobra, nie chciałem wiedzieć, co to jest. Nawet nie umiem tego wymówić. Ty widzę, że też masz z tym lekkie problemy. No, kanał. Kanał masz. Kanał masz. Dobra, chodź, bo... A nie wiem, czy my mamy łódkę. A dobra, tam się najwyżej zrobi. Chodź, tutaj. Leć tam do przodu. O nie! Moczę girę. Dobra. O, jest łódka. Tutaj musisz przy tym być. Uwaga, ja skakuję do niej. Pum! Jezu, jakie to było dobre! Ja, widzowie, czy wy to widzieliście? Czekaj, gdzie ty jesteś? No już lecę sobie. Jezu, dniem i nocą trzeba czekać na nią. To był mocny. Dobra, dawaj tu. Dobra, płyniemy. I płyniemy. To jest długa podróż, więc będziemy mogli sobie tu porozmawiać o bardzo ważnych rzeczach. W każdym razie, streszczę ci krótko historię, na czym to polega. Ja kiedyś miałem supermoce, supermana miałem takiego, że mogłem sobie zzzzzzzzzzzzz robić. I krótka piłka wygląda tak, że świrus chciał mi zabrać kamień nieskończoności, a było coś takiego, że jak ja dotknę kamienia nieskończoności, to kamień nieskończoności wchłonie moje wszystkie moce. I tak się stało, bo go dotknąłem i musiał i wchłonął moje wszystkie moce, straciłem je. Świrus ukradł mi kamień. Zaraz ci pokażę, w którym miejscu mi go ukradł. I krótka piłka jest taka, że musimy zlokalizować albo go, albo kamień, odzyskać kamień i go ukryć, ponieważ ponieważ nie, będzie niebezpiecznie, jeżeli dostanie się w ręce Dave'a, który ma rękawice. I to będzie ciężkie. W ogóle chciałbym, w sumie, czekaj, tu też na wyspach musimy zostawić tabliczkę a propos tego, ale to tutaj zostawię tak już. Dobra. Poszukiwany stary Szybson. Gdzie on jest? Mam nadzieję, że on jest tutaj faktycznie. No jak nie, to widzisz, mam nadzieję, że żyje, bo jak ty go zabiłeś tam... No to nie jego zabił, ty sobie podkopałeś pod sobą dziurę. Czemu? Aha, że ja stary, no dobra. Ale widzisz, sytuacja wygląda tak, że gdybyś ty go, prawda, tam nie spotkała, to może by żył dalej. No ale kurde... Mam nadzieję, że żyje, no pewnie go tu gdzieś, znaczy, nie wiem właśnie, czy my go spotkamy w ogóle, czy, no nie wiem, dobra, nieważne. To będziemy się kiedyś na tym zastanawiać. Dobra, chodź, już na piechotę, teraz będzie szybciej z tymi flakami, okay. Więc strzela się flakiem. Uwaga, pum, Jezu, ja bez... O, nie. Ały, jakie to są ścinki. No, tutaj dojdziemy do kopuły, a kopuła to... No, ma mocne wymagania, że tak ujmę. Czaję. No, jestem koło kopuły, ale musimy minąć kopułę. Wiesz co, o kurczę, ja wiem, ja to robię tak. Ja wchodzę na kopułę. Tak będzie szybciej. Ja nie mogę, jak ja tutaj dawno nie byłam. No ja też. Dawaj na kopułę. Ja tu na miesiąc, kurde. Dawaj na kopułę, nie ociągaj się. Czas to złoto. No dobrze. Kurde, to będzie jednak cięższe niż myślałam. Jezu, jakie to jest wysokie. Jestem na szczycie kopuły. Ja mam nadzieję, że to się nie załamie pode mną. Raczej nie powinno. Ta taka kopuła, która chroni radioaktywne wszystkie w ogóle ten, ma się załamać. No to dosyć grube szkło to dosyć jest, więc nie powinno. O, mój domek, No. Cieszę się, że go nie spaliliśmy. Ale gdzie jest mój posąg? A... Znikł. Dobra. Czekaj, jestem po drugiej stronie kopuły. Jak idziesz? To zrobiłeś? No, tak. Bo ja... Taka wysoka, ja nie mogę. Jezu, ale to ty się tym flakiem wstrzeliwuj. No ja cały czas się wystrzeliwuję flakiem. Ja teraz zdumowałem na ciebie, widziałem jak na piechotę szłaś. Dobra, i ja tu czekam tyle czasu i się dziwię, dlaczego cię tyle nie ma. Dobra, chodź tutaj. Teraz tu stań w tym miejscu. No. I strzel się w tamtą stronę flakiem. Będzie szybciej niż,
niż cokolwiek innego, bo tu prawdopodobnie już dotrzemy na... A jednak wow. Nie. Dobra. Ała. 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 Jak to się dobra. Stało, że to się w ogóle zakaziło? Dobra, nie mam pojęcia. Nie mam... Aha, wiem, no przecież ten, no nie wiem. Za długa historia, to już nie ma znaczenia. Po prostu jest radioaktywność tyle w temacie, jeżeli papowi tyle, no. W każdym razie... to jest tu, no. Wow. Myślałem, że dłużej będziemy szli, no ale te flaki to na szczęście jest ten. Dobra, to jest otwarte. To jest prawdopodobnie opuszczone już z tego świrusa, więc pewnie już tu nic nie spotkamy, ale w każdym razie tutaj był ten kamień nieskończoności. I czekaj, tu jest bardzo ważna rzecz. Tu jest generator, w którym on został zamontowany. Dobra, chodź tutaj, tu jest generator. Do dziś nie wiem w sumie, co on zrobił, ale był. Tu jest w ogóle skrzynka jakaś z książką, nie wiem, nieważne. Otwieramy tu jest przejście. What? Chodź tutaj, otwieram ci. Aha. O, no więc dobra. To tak, dziękuję. I teraz tak. Nie naciskaj shifta, rozluźnij się i szerokiej drogi. Co? No chyba oszalałeś. No dawaj. Ja nie mogę. Wow. O. Wow. Ale akcja. O, widzisz? I w tym miejscu po raz ostatni widziałem kamień nieskończoności. Okej. Okay. I tu jest generator, tu się w to ładowało ten, to się w ogóle nie zniszczyło. Jakby tu zamontować... Ty! A weź włóż tutaj ten swój kamień. Jak? No, naciśnij na to prawie przycisk myszy i włóż tam kamień. Ja nie mogę, co jest? Czekaj, weź to stamtąd, lepiej to weź. Weź to, póki jeszcze nie zaczęło się nic robić, dobra. Dobra, czyli to działa na wszystkie kamienie, Boże. To samo się stało z kamieniem... To samo się stało z kamieniem nieskończoności i się tutaj pojawił ten. Niebieski taki, taki laser wow. Jakby. Ale dobra, no to widzisz, tu po raz ostatni spotkałem kamień, Jezu, ej, czekaj. Skoro to działa na wszystkie kamienie, to może być tak, że to może być potrzebne temu Venomowi. Ja to może jednak wezmę lepiej, co? Dobra. To też wezmę, nie wiem co to jest, ale wezmę to. Dobra, idźmy stąd, zrobimy jakieś inne miejsce, w którym to schowamy, bo teraz trzeba to wszystko pilnować. Czemu to jest jakieś sery? No bo z tego strzały leciały, chciałem je zabić, ale tu były takie lagi, że o Jezu. Dobra, czekaj, musimy się stąd wydostać, a problem jest teraz następujący. Nie wiem jak, bo nie dolecimy tam. Nie dolecimy flakiem? No co ty? czekaj, bo ja zapomniałem o tym, jak ja stąd wyszedłem wtedy. Ja nie wiem. Nawet nie mam niczego, żeby się podbudować. Czekaj, chodź tu. Ja chyba tu jakoś... Okay. Tu są w ogóle mechanizmy, jakie tu są, czekaj. Musimy wyjść tędy. Kopalnią jakoś. Dobra. Jezu, patrz jakie mechanizmy! Ja nie mogę, co jest? Jaki czekaj. W ogóle? Ja, my możemy to pozwiedzać teraz, co tu się... Jak to budował ten świrus? Co jest? Ale... Jak ty go w ogóle spotkałeś, tego chłopaka? Nie wiem. O kurde, tu jest chyba sterownia cała. Mhm. Tam jest jakaś... Patrz! Okay. Czekaj. Jeden redstone. Znajdź jeden redstone, my to będziemy mogli uruchomić. Tam nas nie ma teraz, więc... Ale jeden redstone. No. Trzeba znaleźć gdzieś, wykopać. Tu w ogóle emerald jest, co jest grane? Jeden redstone, no. Czekaj, czy na dół wejdę? Kurczę, no nie ma. Ale lipa. Ale dobra, czekaj, da się skrócić mechanizm, już skróciłem. Uwaga. Ja ładnie sobie zebrałem kurde tego. Chodź, uruchomię to. Wejdę. Tylko ja nie wiem jak to zatrzymać później, ale tu widzisz, brakuje redstone'u, tak jakby ktoś to rozwalił. Nie wiem co się stanie z tym. I to tam chyba teraz działa. Pa, jak to wygląda cały ten mechanizm. Jak ładuje jeden za drugim. Strasznie. Dobra, czekaj, wyłączam to, bo ja... A to coś? Ja mam nadzieję, że świrus nie ogarnie, że tutaj coś było. Ten. Dobra, tu wchodź tędy, no. Nie wiem, do nie czego jest to jest, do tego generatora czy coś? Nie, to jest chyba... Nie wiem, co to jest, ale... Podejrzanie to wygląda. Jezu, jakie mechanizmy w ogóle, co jest? Kto to budował? Tu, ale my jesteśmy chyba... Co? Ej, i może? Co jest? Stąd się nie wystrzelimy, dalej chyba będzie za mało tego. Lawa! Czekaj, tu można, no. Czekaj. Nie, to jest dalej za nisko, dalej musimy być wyżej. Czekaj, a jakbyśmy się kopali tutaj obok tego, tak wzdłuż tego? W jakim sensie wzdłuż tego? No dookoła i po prostu aż w końcu będziemy na jakimś etapie, na którym będziemy mogli się wystrzelić. Dobra, no to róbmy tak w takim razie. Ja nie mogę, ale akcja. Że to trzeba w taki sposób wychodzić. Ale jak ja ten kamień, że ten generator zadziałał w ogóle. No, czyli on działa na wszystkie kamienie, nie tylko na ten jeden. Czyli to jest, czyli tak naprawdę tych generatorów prawdopodobnie jest 6, tyle ile kamieni. Może tak być. No, może. Ja cię sunę, no to mamy przerąbane chyba.
Dobra, tu już powinniśmy chyba dać sobie radę, tak mi się wydaje. No, spróbujmy. Już tutaj nigdy nie będziemy wracać. O nie, nadal nie. Co? Nadal nie. Co, ale... Mam pomysł. Co? Jaki masz pomysł? No pomysł, nie, nie to. Pomysł obejmuje tylko jedno przeżycie, jednej jednostki. Nice. Nice, naprawdę nice. Ale dobra, ja sobie poradzę. Da? Ta. Czekaj. Prawie. Możesz tylko usunąć mi ten cobblestone ostatni. No właśnie, nie mogę za bardzo, bo już jestem wyżej, wiesz? Nice. Ale, a co, nie możesz się podkopać? Ja sobie poradzę. Mam dwie deski za sobą, wiesz? Ała! Jaka perfekcyjna akcja! To nawet dobra, chodź tu. Ja tu walczę o życie, to takie rzeczy robisz. No bo śmiechu nigdy za wiele, jak to się mówi. Ałe. Masz chyba kapkę problem. A dobra, wyszłaś. Dobra, chodź. No. Chodź, uciekamy stąd, idziemy, nie ma co tutaj dłużej przebywać. Ja jestem tylko ciekaw, czy ten kamień czy Świrus nie potrzebuje więcej tych kamieni? Może on sam szukał tej rękawicy? Czy przez niego? I co, jeżeli on teraz w tym momencie dowiedział się, że ty masz ten, ponieważ tutaj z tej strony wyszedł ten laser na pewno, bo on wtedy wychodził stąd ten niebieski. Więc on mógł to zobaczyć, jeżeli on tu gdzieś jest w okolicy, mógł to zobaczyć. Dobra, ale to tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 rano o godzinie 10 i po południu o godzinie 14 na plusie. Jak to się dalej rozwinie, no to zobaczymy już jutro. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.